sobie usiąść tu. Dobra, słuchaj, ta ludziska. Panowie wędkarze, panowie wędkarze, panie wędkarki, dzieci wędkarzyki, wędkujące psy. Nie, Reksio, chodź tutaj do pancia, chodź. Poopowiadasz ze mną o nowościach Meusa, co? Chodź tutaj, chodź. Nie chcesz, dobra, wiem, że przyjdziesz, kiedy będziesz chciał. Słuchajcie, jest... Nie działa. Przyszedł. Jest połowa prawie kwietnia. My akurat znajdujemy się na łowisku Pogalewo. Miało to być troszeczkę szybciej, no ale nie wyrobiłem się, dlatego staram się to robić jak najszybciej. Chodzi tutaj o przedstawienie wam, tak jak i w zeszłym roku, to robiłem nowości firmy Meus na rok 2019, czyli na ten sezon. Będę się w miarę streszczał. Postaram się wam na filmie puścić w rogu nazwy produktów i jakie są dostępne rozmiary i tak dalej, jaka seria, bo mamy serię Durus, Spectrum, Challenge, jak dobrze wiecie. Dlatego, że dzisiaj akurat mamy piękną pogodę i nie chcę, żeby mi to poparowało w opakowaniach. O Jezu. A co? Kto może, to może. Dobra, słuchajcie, może zaczniemy tak. Może zaczniemy od serii Method Feeder, czyli praktycznie wszystkie produkty stworzone do metody, czy nawet do zwykłego federa. Chodzi o mikropelety, pelety, jakieś tam zalewajki. Więc tak, zaczniemy od zanęty. Zanęta na ten sezon, mamy gotową zanętę N-Butric Acid, czyli skisłe masło, tak popularne ostatnio. Świeci mi słońce prosto w oczy i mrużę. I to są dwa główne smaki na ten sezon, czyli pikantna kiełbasa i skisłe masło, jeżeli chodzi tutaj o serię do federa i nie tylko, ale to się zaraz dowiecie. Czyli mamy gotowe zanęty, to jest raz. Mamy gotowe do użycia już mikropelety, pikantna kiełbasa oraz, tak mi sobie pozwolę otworzyć, pikantna kiełbasa oraz tak samo skisłe masło. Tego nie będę otwierał, bo to śmierdzi nieziemsko. Ach, pikantna kiełbasa fajna. Właśnie wczoraj wieczorem na pikantną kiełbasę wyciągnąłem fajnego amura. Też byłem zdziwiony. I teraz tak, oczywiście można tych produktów używać nie tylko do federa, bo akurat wczoraj używałem 8 mm pelecików, które można by powiedzieć są stworzone tylko i wyłącznie do metody czy do federa, malutkie, a z powodzeniem użyłem ich na karpiówkach. Także można kombinować. Ale nie o tym, nie o tym. Przejdźmy dalej. 2 mm suchy pelet oczywiście też jest. Skisłe masło i pikantna kiełbasa. Oraz pelet 4 mm w tych samych dwóch smakach. Teraz tak, metod miksy, czyli tutaj najwyższa półka Meusa. Chodzi o serię Challenge. Gdzieś mi się zapodział White Worm, czyli biały robak, wybaczcie, nie umiem go znaleźć. Ale jest tak, jest pikantna kiełbasa oraz jest White Worm, o którym jeszcze nie powiedziałem, czyli biały robak. Metod miksy są polecane przez grupę, którą większość pewnie doskonale zna, czyli Method Feeder Polska. Sprawdzone, przynajmniej przeze mnie. Teraz tak, pelety 12 mm spektrum w posypce, pikantna kiełbasa 12 i 18 mm, jak się nie mylę. Ja sobie zerknę, słuchajcie, bo jest, muszę mieć taki kapownik, że tak powiem, bo kapownik? Podpowiadacz? Bo jest tego tyle, że naprawdę jakbym to miał wszystko spamiętać, to ciężko.
Pelety, 2 mm mówiliśmy. Tutaj minęliśmy, ale zaraz Wam powiem o czymś. Tutaj mamy, tak, 4 mm mówiłem. No i tak, pelety kilogramowe, pikantna kiełbasa 12 mm oraz pikantna kiełbasa 18 mm i skisłe masło też w tych frakcjach 12-18 mm. Nie, sorry, pomyłka. Pelety 12 i 18, jeżeli chodzi o spektrum, są tylko z pikantnej kiełbasy. Jeżeli chodzi o kilogramowe opakowania, właśnie dlatego sobie wziąłem podpowiadacz. Och, tak to nam pięknie, zobaczcie, wygląda. Ale pachnie. Na grilla. To jest tak. Ale ta posypka jest tak brudząca. Ona bardzo fajnie smuży. I teraz tak. Lecimy po kolei. Minęliśmy coś, o czym może większość z Was jeszcze nie wiedzieć. Chociaż już stawialiśmy zdjęcia. Mówiliśmy na targach, bodajże w Gliwicach o tym. Na ten sezon również firma Meus postanowiła zrobić dla tych, którzy jadą nad wodę, bo często jest tak, że jeździmy na krótkie zasiadki, 2-3 godzinne przed pracą czy po pracy, albo po prostu ktoś nie zna tych produktów i a chce je poznać, a nie chce po prostu kupować kilogramów, tak? Dlatego wyszło coś takiego jak mikro pelety w opakowaniach 300 gramowych. I tutaj słuchajcie, jest, ja tutaj mam dwa, czyli nowości, pikantna kiełbasa oraz Nutrik Acid, czyli skisłe masło, ale wyszła cała paleta smaków, czyli dokładnie 2, 4, 6, 7, dużo. Wszystkie smaki praktycznie, które są dostępne w Federze, które ma firma Meus dostępna, są też również w tych opakowaniach 300 gramowych. To sobie odłożymy, żeby się nie pomyliło. Zapomniałem powiedzieć również, że akurat jeżeli chodzi o te mikropelety, są one rekomendowane przez grupę Feeder Team Południe. Jeżeli nie znacie, zajrzyjcie, może akurat Wam się spodoba. Także pozdrawiamy oczywiście. I teraz lecimy dalej. Tak długo wyczekiwane ziarna zanętowe. Przynajmniej przeze mnie, bo już nie muszę gotować. Ziarna zanętowe. I teraz słuchajcie, mamy je dostępne w opcjach 5-kilogramowych i 1-kilogramowych, tak jak tutaj widzicie. Opcja 1-kilogramowa, opcja 5-kilogramowa, poręczny uchwyt. Wszystkie te opakowania są zamykane na klips. I nie tylko kukurydza, bo również jest dostępna konopia gotowa. Tak sobie to tutaj możesz przybliżyć, mięciutka, elegancka konopia już gotowa, otwieramy i gotowa do użycia. Właśnie jej używam, jak zarówno kukurydzę zresztą. Pięknie. Również jest klips, czyli sobie elegancko zamykamy. I teraz jeżeli chodzi o ziarna, słuchajcie, są dostępne generalnie, są dostępne zarówno kukurydzę zwykłą, bez żadnych tam udziwnień typu konopie, miksy i tak dalej, smakowe. Jest kukurydza smakowa i są miksy. Także jeżeli chodzi o smaki, jest to, możecie nabyć ją w smaku tutti frutti, halibuta, wanilii i truskawki, czyli 4 smaki. Do wyboru również miks kukurydza, konopie, rzepik. No i to by było, jeżeli chodzi o... Aha, no i no tak, kukurydzę, kukurydz mix, konopia rzepik, mix kuku, konopia rzepik, wszystkich tych smakach, o których mówiłem, wszystkie oczywiście, zarówno jak i
konopia dostępne w opakowaniach 1-kilogramowych i 5-kilogramowych. Zależy kto na ile jedzie, ile potrzebuje. Także to jest następna rzecz. Lecimy teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do kulek i dodatków, czyli seria Durus Spectrum oraz Challenge, jeżeli chodzi o boostery. Dwa nowe boostery, 250 ml Squid Pepper, czyli Squid Pieprz, o którym też nie mówiłem, jest to kolejny nowy smak, i pikantna kiełbasa, o której już mówiłem, oraz dipy Squid Pepper, pikantna kiełbasa. Do tego oczywiście nie mogło się obyć bez Power Dipów, czyli też są już dostępne te dwa smaki: Squid Pepper, pikantna kiełbasa. Kulki 15, 18 i 15, 18 i 24 mm Squid Pepper. Czyli tutaj na przykład mamy kuleczki, już wam pokażę, bo to mam otwarte kuleczki, o, 18 mm, a tutaj obok mamy kuleczki, otworzymy, przydadzą się, a tutaj mamy kuleczki ping-pongowe, czyli kulki 24 mm, to już na grubego zwierza. Oczywiście dostępne są też 15 mm, tak jak przed chwilą powiedziałem. I to samo mamy, jeżeli chodzi o pikantną kiełbasę, tylko to już nie jest seria Spectrum, seria Durus, tylko seria Spectrum, pikantna kiełbasa 24, 18 oraz 15 mm. Jeżeli chodzi o Squid Pepper, mamy tutaj jeszcze kulki dumbbellsy, kulki haczykowe, kulki na włos, dumbbellsy 15-18 mm. Tak one ładnie się nam prezentują. Oraz do tego kulki 15-18 mm dumbbellsy, ale już w serii pop-up, czyli pływające. I pikantna kiełbasa, kuleczki 18 mm. Teraz tak, przejdźmy sobie już do ostatniej serii, jeżeli chodzi o te trzy serie Durus, Spectrum czy Challenge. Przejdźmy sobie do właśnie flagowej serii Meusa, czyli serii Challenge. Jeżeli chodzi o serię Challenge, mamy tutaj dostępny nowy Liquid Food White Worm, biały robak, czyli do tych trzech pozostałych dochodzi nam czwarty. Liquid Food jest z naturalnym CSL-em. Mamy tutaj coś nowego też w tym sezonie, czyli do kulek, które do tej pory były dostępne tylko w kilogramowych opakowaniach, jeżeli chodzi o Challenge, czyli tutaj Sweet Dream, Green Shoot czy King Spice, dołączają również opakowania typowo na włos, 200 ml i są one dostępne teraz też w czterech smakach, czyli Green Shot, Sweet Dream, tak jak powiedziałem, King Spice oraz White Worm, czyli biały robak. Dodatkowo mamy tutaj White Worma w wersji Fluo. Ja tutaj mam akurat 18 mm. Kuleczka Wafters, czyli zbalansowana. Ale jest też w wersji, ten Wafters jest też w wersji 12 mm oraz są też kulki Pop-Up Fluo 12 oraz 15 mm, jeżeli chodzi właśnie o białego robaka. Dumbbellsy Fluo Waftersy,
Dumbbellsy Fluo Aftersy, słuchajcie, o tutaj mam, muszę się odwrócić, to sobie ściągnę. Dumbbellsy Fluo Aftersy są w wersji N-Butrik, czyli skisłe masło oraz pikantna kiełbasa. Są to Aftersy Fluo, także jeżeli chodzi o dumbbellsy, to by było na tyle. To powiedziałem, co ja jeszcze tam miałem powiedzieć. Aha, bardzo fajna rzecz na ten sezon, czyli firma Meus wprowadziła Liquid Draxy, które większość z Was powinna znać, czy to z innych firm, bo wcześniej pewnie ich używaliście, jeżeli chodzi o metodę. Można sobie nimi polewać, czy tam bezpośrednio kulkę, czy na koszyczek nasz do metody. Liquid Draxy są bardzo... Nie wiem, czy mi się uda teraz. O. Nie to wygląda. Ja cię proszę. A teraz wybrałem taki, no. Bardzo gęste. Liquid Draxy są bardzo gęste, a co najważniejsze, są w rewelacyjnej cenie, bo słuchajcie, te Liquid Draxy są po 9,90, czyli bodajże, jak się nie mylę, a raczej się nie mylę, jest to najlepsza cena na obecnie na rynku. Ja tutaj mam akurat dwa smaki, czyli dwie nowości. Pikantna kiełbasa oraz skisłe masło. Oczywiście tych smaków jest dużo więcej, czyli praktycznie... wszystkie dostępne smaki, jeżeli chodzi o Meusa, które są dedykowane do metody, czy tam do Federa. Ja już kątem oka widzę, że zapomniałem o czymś, bo przeleciałem się tak szybko po tych mikropeletach i tak dalej. Zapomniałem o kulkach, które są dostępne w wersji 9 mm, w wersji 12, w wersji 9 mm, czyli pikantna kiełbasa, skisłe masło. Oczywiście te kulki są zarówno w wersji tonącej, jak i w wersji pływającej, czyli pop-up, i w wersji 12 mm. I też dostępne są w wersji tonącej i w wersji pop-up, pikantna kiełbasa oraz skisłe masło, oraz pelety, pikantna kiełbasa, skisłe masło w wersji 8 mm oraz w wersji 12 mm. Tutaj akurat z serii Durus, czyli bez żadnej otoczki. A te, które pokażę Wam za chwilę, są już z serii Spectrum, czyli są te pelety już w takiej, jak tutaj na załączonym obrazku widać, otoczce. Jeżeli chodzi o te peleciki 8 i 12 mm, jest pikantna kiełbasa tylko. W serii Spectrum, w Durusie już jest i skisłe masło. Oraz dochodzą jeszcze do tego wszystkiego, słuchajcie, i to będzie na tyle bodajże. Soft pelety, dedykowane oczywiście do metod Feeder, spokojnie sobie... Ja Wam pokażę, spokojnie sobie je można bardzo fajnie zakładać na gumkę, dlatego że one są kształtem już tak dopasowane, żeby je spokojnie na gumkę założyć, ale oczywiście jeżeli ktoś chce, również może je zakładać na włos. I soft pelety, moi drodzy, są w trzech nowych smakach, czyli tak jak tutaj mamy squid pepper, pikantna kiełbasa oraz skisłe masło. Mam nadzieję, że nie pomieszałem Wam zbyt dużo w głowach. Czegoś jeszcze zapomniałem? Tam jest takie duże opakowanie czegoś. A, zobaczcie, największe opakowanie, o nim zapomniałem, tak. Do tego wszystkiego, i to będzie już wszystko, naprawdę będzie wszystko, obiecuję. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze seria Focus. Meus postanowił zrobić taką właśnie serię zanętową, serię Focus. Która charakteryzuje się tym, że nie jest droga i spokojnie możemy jej używać do obfitego nęcenia. No bo doskonale wiemy, ile kosztuje nęcenie czasami, ile te kulki kosztują. Także, a do nęcenia, no nie oszukujmy się, nie potrzebujemy jakichś tam nie wiadomo jakich wypasionych kulek, bo one na pewno będą uboższe, jeżeli chodzi na przykład o kulki serii Challenge i tak dalej. No, inaczej się nie da, no cena robi swoje.
ale wróćmy do tych kuleczek. Tutaj mam akurat, skisłe masło 18 mm, bo są one tylko właśnie w wersjach 18 mm. Są trzy smaki dostępne, czyli skisłe masło, buble gum oraz krab. I te kuleczki, słuchajcie, są w wersji 5-kilogramowej oraz 10-kilogramowej. Jeżeli właśnie jedziecie gdzieś i obficie nęcicie, są bardzo dobre do tego, bo sam ich używam i jak na razie mi się spisują. Możecie wszystko sobie znaleźć, czy tam na stronie Meusa, na sklepie, czy u nas, bo też mamy większość z tych produktów u nas na sklepie dostępną. Jeżeli by ktoś oczywiście miał ochotę sprawdzić, wypróbować, zapraszamy. No i to by było chyba na tyle. Pod spodem filmu w opisie postaram się dodać też Wam link do nowego katalogu firmy Meus. Tam wszystko będziecie mieli napisane, opisane, bez problemu wszystko znajdziecie. Także mam nadzieję, że tym, którzy się interesują, pomogłem. Tym, którzy jeszcze nie wiedzieli dokładnie wszystkiego, co jest dostępne i tak dalej, mam nadzieję, że już wiedzą. I co, czego ja Wam mogę życzyć? Jako, że jest, można powiedzieć, początek sezonu 2019, mogę Wam, życzę Wam oczywiście połamania kij nad wodą, samych rekordów i jak najwięcej dni właśnie spędzonych na rybach, tak jak my teraz właśnie. Niektórzy pracują, bo jest poniedziałek, ale żeby ktoś mógł odpoczywać, ktoś musi pracować, no sorry. No. Także żegnam się z Wami. Pamiętajcie, że jeżeli podobają się Wam nasze filmy, łapka do góry, subskrybujcie, bo często wyskakujemy z jakimiś dziwnymi live'ami i tak dalej, nieplanowanymi. Wtedy będziecie mieli oczywiście powiadomienia o takim nadchodzącym live'ie, czy o takim live'ie, który się zaczyna. Obowiązkowo uderzcie w dzwona przy subskrypcji, właśnie po to, żeby dostawać te powiadomienia. No i widzimy się za niedługo pewnie w kolejnym filmie, tak jak to u nas. Postaramy się oczywiście coraz częściej te filmy dodawać, no ale to też nie zależy, że tak powiem, wszystko do końca od nas, bo czas jest ograniczony. Chcemy też tych filmów troszeczkę nazbierać na zimę, wtedy kiedy nie można łowić, a chciałoby się, to przynajmniej będzie można pooglądać. I tyle, żegnam się z Wami, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia gdzieś nad wodą. Hej!